Przechodzę do druku 1199. Drugie czytanie. Likwidacja jednostki budżetowej specjalnego środka szkolno-wychowawczego dla dzieci niesłyszących, ulica Spadochroniarzy 1. Czy referuje pan Andrzej Adamczyk? Nie. Pani dyrektor Korfel-Jasińska, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jest to drugie czytanie projektu druku nr 1199. Do projektu nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie mamy opinii Komisji Edukacji. Nie jest zaznaczona. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przechodzimy do głosowania druku 1199. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Głosujemy. 1199 drugie czytanie. Tak, głosujemy, Szanowny Panie Radny. Uprzejmie proszę o zabranie głosu, poddanie go. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wyniki. Głosów za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, iż uchwała według druku 1199 została podjęta. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, wykorzystując okazję, że optycznie radni się już pojawili na sali, chciałbym ponownie wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad, tym razem w innej procedurze, jako wprowadzenie, rozpatrzenie jako sprawy nagłej, sprawy podziału miasta Krakowa na rejony przetargowe w gospodarce odpadami, jako uzasadnienie dla tych, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, bo zakładam, że nie mają pełnej wiedzy, powiem tylko tyle, że w Gdańsku podzielono miasto na 6 rejonów. Z 83 milionów oszacowanej wartości od wywozu odpadów cena uzyskana w przetargach wyniosła 54 miliony, a w Szczecinie z 82 milionów przy podziale miasta na 4 rejony uzyskano cenę 52 miliony złotych. To było razem z zagospodarowaniem tych odpadów, nie tylko z odbiorem. W związku z tym wydaje się, że logika podpowiada, że warto podzielić miasto na kilka rejonów. Tak jak mówiłem, jest złożona uchwała. Do niej jest już przygotowana autopoprawka, ale chciałbym o niej mówić dopiero w czasie dyskusji. Natomiast co do ilości rejonów, ja jestem otwarty. Uważam, że uchwałę należy przyjąć, bo inaczej rejon będzie jeden i będziemy mieli do czynienia z monopolizacją odbioru odpadami gospodarki i odbioru odpadów w Krakowie. Dziękuję bardzo i proszę o głosowanie za. Dziękuję. Szanowni Państwo, widzę, że jest podpisów nawet 19. Wszystko się zgadza. Głos za, głos przeciw. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do głosowania wniosku. Druk numer 1205. Bardzo proszę o głosowanie. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsca. Głosujemy. Czy Państwo wszyscy braliście udział w głosowaniu? Tak? Zamykam głosowanie. Bardzo proszę o wynik. Głosów za 25, przeciw 1 osoba. Nie brało udziału w głosowaniu 7 osób. Został wniosek przyjęty. Bardzo dziękuję.